fundament, który zbudował Polskę i zbudował Europę. Czyli fundament związany z religią katolicką, związany z chrześcijaństwem. I również w Marszu Niepodległości idzie bardzo dużo ludzi niewierzących, natomiast oni po prostu zdają sobie sprawę, że polska kultura, polski naród jest na tym fundamencie oparty, katolicyzmu i polskości rozdzielić. Dziękuję Państwu bardzo. To była młoda audycja polityczna. Z nami w studiu byli Michał Moskal, Daniel Witowski, Mateusz Pławski, Michał Jurek oraz Jarosław Marciniak. Ja nazywam się Jan Białostocki. Do usłyszenia za tydzień. To była powtórka debaty politycznej młodych Polskiego Radia 24 za 6 minut północ. Czas jeszcze na kulturę. Felieton kulturalny. Joanna Siedlecka. 29 września tego roku, w pięknym wieku, 94 lat, zmarła w Warszawie pani Halina Herbert-Żebrowska, rodzona siostra poety Zbigniewa Herberta, którą poznałam, pracując nad moją biografią Herberta pod tytułem Pan od poezji. Wdowa po poecie, pani Katarzyna Herbertowa, odmówiła mi wtedy rozmowy, a pani Halina wręcz przeciwnie. Chętnie opowiedziała mi o ich wspólnym lwowskim dzieciństwie, średnio zamożnej, kochającej się tradycyjnej rodzinie, patriarchalnym ojcu, prawniku, mamie, która zajmowała się tylko domem i dziećmi, dumie rodziny, wili leśna w Brzuchowicach pod Lwowem, gdzie spędzali lato i wreszcie o wielkiej rodzinnej tragedii, śmierci najmłodszego braciszka, 12-letniego Januszka Herberta, który zmarł nagle, rozlał mu się wyrostek robaczkowy, nierozpoznany w porę przez młodego, niedoświadczonego lekarza. Zmarł, choć jego rodzice i rodzeństwo, Halinka i Zbyszek, leżeli krzyżem w kaplicy szpitala, w którym konał, błagając Boga o ratunek. Właśnie ze względu na śmierć Januszka, pani Halina, jego siostra, została lekarzem pediatrą i całe życie leczyła dzieci. W dzieciństwie, jak wspominała, tłukli się ze Zbyszkiem, ale i kochali. Byli bardzo ze sobą związani. W młodości, później już mniej, no jednak też mieszkali długo razem. W Krakowie, potem w Sopocie, w Warszawie, gdzie pani Halina miała już własny dom, własną rodzinę. I Zbyszek spędzał więc u niej często święta, bo nie miał długo własnego domu. Ożenił się późno, po 40, jak mówił, doprowadzony do ołtarza i to jeszcze w stanie wskazującym na spożycie. Oddalili się od siebie, gdy zaczął wyjeżdżać za granicę. Wracał zawsze daleki, obcawy, z trudem znów nawiązywali kontakt, także ze względu na krańcowo odmienne tryby życia. Pracowała, mówiła pani Halina, wychowywałam dzieci. Kładłam się wcześniej spać, rano wstawałam, a Zbysio pisał nocami, wstawał około 16, potem młyn, telefony, goście, książki. Znów się do siebie zbliżyli. Znów byli bratem i siostrą w jego ostatnich latach, gdy bardzo ciężko już chorował na astmę i z trudem mówił. Korzystał z inhalatora i nie chciał pokazywać się w chorobie. Krępował się, zwłaszcza kobiet. Nie wstydził się nielicznych, między nimi właśnie siostry. Gdy stracił głos niemal zupełnie, wspominała pani Halina, wskazywał tylko na mnie palcem i szeptał, mów. Mógł słuchać godzinami, gdy wspominała jej babcię Boabanową, rodziców, Januszka, Brzuchowice. Opowiadał o swojej pracy, dzieciach, wnukach. Nigdy jednak, podkreślała pani Halina, choć bardzo się męczył, niósł wyjątkowo ciężki krzyż. Miał chwilę załamania skargi, oduczył mnie, samoużalania się, narzekania na los, czego nie znosił. Mała duszyczka z wielkim żalem nad sobą szydził. Choć był przecież tak wielkim podróżnikiem, nie lubił wcale żadnych ośmiorniczek ani owoców morza. Ale jak każdy lwowiak, pruskie pierogi, które jego siostra, pani Halina, świetnie robiła, zawsze więc mu je przynosiła, już nawet do szpitala. I zawsze zjadał za tydzień. Pirożyńska przyszła, cieszył się na jej widok. Przeraziłam się więc, mówiłam, gdy w lipcu 1998 roku było już z nim tak źle, że nie chciał nawet pierogu. To był zły znak. I rzeczywiście, 29 lipca stało się. Ale pani Halina była nie tylko siostrą Zbigniewa Herberta. Zrobiła też bardzo wiele dla polskiej kultury, dla czytelników Herberta. Otóż po jego śmierci wdowa po poecie, pani Katarzyna Herbertowa, chciała sprzedać jego bezcenne archiwum w bibliotece w Ameryce, w Benek, do dobrze wietrzonej trumny, jak nazwała tą bibliotekę, która zamknęłaby albo bardzo utrudniła korzystanie z archiwów polskim czytelnikom i badaczom. Sprzeciwiła się temu właśnie siostra poety, współspadkobierczyni jego praw autorskich. To głównie dzięki niej ówczesny minister kultury.
Kultury. Kazimierz Michał Ujazdowski kupił zbiory poety przekazane w roku 2006 w Bibliotece Narodowej. Pani Halina wydała też cenną książkę z olbrzymią wieloletnią korespondencją rodzinną Herbertu, która pokazała nieznane, rodzinne, wytrzające oblicze pana Kokito, jego czułe listy do matuli, o której zdrowie zawsze pytał, do tatuli, zaniepokojonego, pływającym po świecie synem poetą, który miał być prawnikiem, a wreszcie listy Zbigniewa do siostry, do Haluni, do Halusi, jej do niego, na przykład o wyprawie do Lwowa i o świeczce, którą postawiła na grobie ich braciszka Januszka. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się północ. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka, dobry wieczór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami śniegu w górach. Ostrzeżenia wydano dla południowych części województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. W nocy w wymienionych regionach ma padać śnieg. Średnio spadnie go 5 cm, lecz w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim prognozowane są intensywne opady, a pokrywa śnieżna może osiągnąć 15 cm. Synoptycy ostrzegają, że rano na drogach może być ślisko. Ostrzeżenia będą obowiązywały do poniedziałku wieczorem, a w przypadku województwa podkarpackiego do nocy z poniedziałku na wtorek. A więcej o pogodzie po informacjach. Jedyna osoba zginęła w pożarze, do którego doszło w bloku na łódzkich Bałutach. Ogień wybuchł w mieszkaniu na 6 piętrze, mówi rzecznik łódzkich strażaków Łukasz Kurczyński. W trakcie tego pożaru z mieszkania została ewakuowana 67-letnia kobieta. Niestety bez śmierci życiowych natychmiast przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety przybyły zespół ratownika medycznego, stwierdził zgon tej kobiety. Z pożarem walczyło 7 zastępów straży pożarnej. Nie jest wykluczone, że jego przyczyną było zaproszenie ognia. MSZ Izraela nazwało niebezpiecznym sobotni Marsz Niepodległości w Warszawie i odnotowało, że zorganizowały go elementy ekstremistyczne i rasistowskie. Rzecznik resortu wyraził nadzieję, że organizatorzy zostaną ukarani przez polskie władze. Historia uczy, że na takie zjawiska nienawiści rasowej trzeba reagować natychmiast i w sposób zdecydowany, podkreślił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela. W trzęsieniu ziemi w irańskiej prowincji Kermanszach zginęło co najmniej 61 osób, a 300 zostało rannych. Według danych sejsmologicznych trzęsienie miało siłę 7,3. Wstrząsy nawiedziły też sąsiedni Irak. Służby medyczne regionalnego rządu Kurdystanu podają, że na zarządzanych przez nich terenach zginęły co najmniej 4 osoby, a wiele zostało rannych. Iracka telewizja podała, że trzęsienie ziemi i wstrząsy wtórne były odczuwane w wielu wsiach i miasteczkach po stronie irackiej. W wielu z nich nie ma prądu. Ludzie pozostają na ulicach w obawie przed kolejnymi wstrząsami wtórnymi. Domy w tamtych okolicach są zazwyczaj zbudowane z glinianych cegieł i nie są odporne na wstrząsy. W wielu miejscowościach lokalne władze zapowiedziały zamknięcie szkół w poniedziałek. Wracamy do kraju. Na warszawskiej Pracy Północ odsunięto tablicę pamiątkową poświęconą generałowi Józefowi Hallerowi. Tablica znajduje się na placu noszącym imię generała. Burmistrz dzielnicy Wojciech Zabłocki mówił podczas uroczystości, że Józef Haller był nie tylko wojskowym. Generał Józef Haller był nie tylko wybitnym dowódcą, nie tylko wybitnym wojskowym, ale też był politykiem, był ministrem, był społecznikiem, twórcą polskiego ruchu harcerskiego, przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego, był twórcą Krzyża Harcerskiego. Profesor Wiesław Jan Wysocki jest zdania, że postać generała Hallera, tak jak i polska historia, była często niedoceniana. Dzisiaj ona wraca, dlatego przywracamy także pamięć o generale Hallerze, bo musi być w naszej świadomości ta postać jako jeden z ważnych twórców, współtwórców niepodległości. W planach jest jeszcze postawienie pomnika poświęconego generałowi. Piłkarze ręczni PGE Wiwe Kielce pokonali na wyjeździe duński Aalborg Handbold 34-30 w siódmej kolejce.
kibice grupy B Ligi Mistrzów. To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo kieleckiej drużyny w tym sezonie. Mariusz Jurkiewicz podkreślał, że wygrana w Danii nie przyszła łatwo. Postawili nam trudne warunki zarówno w ataku, jak i w obronie. Natomiast zagraliśmy dużo konsekwentniej w każdym elemencie gry. I myślę, że ta konsekwencja i taka kontynuacja w grze dała nam zasłużone dwa punkty. Mateusz Kus cieszył się, że wreszcie jego zespół odniósł zwycięstwo na wyjeździe. Wiedzieliśmy, że to jest bardzo dobry zespół, może ich miejsce i punkty w tabeli tego nie pokazują. Niektórzy myśleli, że to jest jakiś outsider, z którym wszyscy wygrywają, ale naprawdę analizując ich wcześniejsze mecze, oni bardzo dobrze grają. Oni nie odpuszczali, ale my też nie odpuściliśmy i dowiedzieliśmy to zwycięstwo do końca. Kielecki klub zajmuje czwarte miejsce w tabeli grupy B z dorobkiem 4 punktów. Alborg jest 8, prowadzi Paris Saint-Germain. Czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie Polski. Miejscami, zwłaszcza w południowej połowie oraz na wybrzeżu, opady deszczu, a lokalnie na Podlasiu, ziemi łódzkiej i w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach opady śniegu. Na Pomorzu i w Wielkopolsce lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 4 na południu. Wiatr przeważnie słaby, wysoko w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy, czas na audycję przygotowaną przez redakcję katolicką. W audycji Kościół nasz powszedni wita Państwa Przemysław Goławski. Spotykamy się na kilka tygodni przed rozpoczęciem nowego roku liturgicznego. Będzie on dedykowany odkrywaniu osoby Ducha Świętego oraz tajemnicy sakramentu bierzmowania. Wydarzeniem, które przygotuje nas na ten czas, czas nowego roku liturgicznego i nowego tematu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce, jest Kongres Nowej Ewangelizacji. Razem ze mną jest ksiądz Michał Olszewski, serdzanin, rzecznik zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże. Zbliżający się kongres to okazja, żeby zagłębić się w tajemnicę bierzmowania. To wydarzenie zarówno dedykowane młodym ludziom, jak i tym wszystkim, którzy chcą lepiej poznać ten sakrament, lepiej odnaleźć się w wierze. Tak, sama idea tego kongresu właśnie jest taka, by pokazać, że ten sakrament i przygotowanie do niego stanowi wielką szansę dla młodych ludzi, by mogli odkryć wspólnotę Kościoła, by mogli zobaczyć, że chrześcijaństwo to relacja, że nie jest to właśnie ten prowokacyjny dość tytuł tego kongresu, matura czy inicjacja chrześcijańska, że nie jest to tylko jakiś egzamin z wiedzy religijnej, który tak jak w liceum kończy matura, tak tutaj bierzmowanie miałoby kończyć przygodę z Kościołem, ale jest dojrzałym wejściem w świadome bycie we wspólnocie. I to przygotowanie do bierzmowania stanowi taką wielką szansę ewangelizacyjną, gdzie możemy doprowadzić do spotkania młodego człowieka z Bogiem żywym. 4 dni wydarzeń. Co będzie się działo w tym czasie na Jasnej Górze i w Częstochowie? To przede wszystkim spotkania i konferencje, prelekcje zaproszonych gości, jak choćby arcybiskupa Rino Fisichelli, przewodniczącego papieskiej rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, człowieka, który był takim opiekunem, można powiedzieć, wydarzeń Roku Miłosierdzia. Jest także gwarantem tego, że te myśli i pragnienia papieża Franciszka będą się przekładały na poszczególne episkopaty, poszczególne kraje. Będzie oczywiście arcybiskup Grzegorz Ryś, który dziś już jako metropolita łódzki, ale ciągle, daj Boże, jeszcze przez wiele lat przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji i wielu innych, którzy będą chcieli jakiegoś rzucić od tej strony merytorycznej światło na przygotowanie do sakramentu bierzmowania, ale to także 10 warsztatów, 10 różnych grup, wśród nich też wspólnoty niektóre, które wypracowały już metody przygotowania do bierzmowania i one się sprawdzają. Wielu młodych ludzi po tym okresie przygotowania w taki sposób zostają w Kościele, odkrywają Kościół, uczniostwo w tym Kościele, relacje z Panem Bogiem, więc nie chcemy wyważać otwartych drzwi, chcemy pokazać, że już takie sposoby istnieją. I uczestnicy będą mogli wybrać sobie dowolny warsztat, w nim wziąć udział,
no i zobaczyć, jak to wygląda. Ale to także sobotnie wydarzenia, ewangelizacja na ulicach Częstochowy i ewangelizacyjne spotkanie w hali Polonia, gdzie kerygmat będzie głosił biskup Grzegorz Ryś. Będzie czas świadectw, uwielbienia. No i w niedzielę Chrystusa Króla, zakończenie kongresu. To wydarzenie wprowadza nas w temat nowego roku liturgicznego. To także zaproszenie, żeby spojrzeć na postać Ducha Świętego, żeby oprócz sakramentu bierzmowania lepiej poznawać sens wiary. Tak, myślę, że kapitalne jest to, że ten kongres, choć kiedy o kongresie zapadała decyzja, to jeszcze nie widzieliśmy, że ten rok nadchodzący duszpasterski będzie właśnie osadzony w tym klimacie. Natomiast kapitalnie się staje, czy to może być za życiem? Tak, bo dlaczego? Jest napis czwarty miesiąc od poczęcia, pierwszy komunik. W sposób metaforyczny bardzo pozytywnie okazuje. I tak wszystkie inne. No i ta wystawa z niepełnosprawnymi, o której mówiliśmy, Kocham Cię Życie, gdzie przypuśćmy jest Iwonka i to, co naśpiewa. Życie jest piękne, życie ma sens. No to po prostu jak to ją się słyszy, że ona to śpiewa, to po prostu człowiek powala, nie? No to ona to śpiewa, życie jest piękne, życie ma sens, a ty narzekasz na swoje życie, nie? Jest Wiktor, który jest bardzo, można powiedzieć, z wielką niepełnosprawnością. I on tego sam nie powiedział, bo Wiktor nie mówi, ale to powiedziała jego mama. Jestem taki, jaki mam być. Tak, nawet jaki jest napis, właśnie pamiętam, jego mama bardzo prosiła, żeby ten napis był przy jego zdjęciu. Tak jest, i taki napis jest. I albo też Mateusz, który jest takim wiernym kibicem, ale także uczestnikiem wszelkich manifestacji patriotycznych, w koszulce z Polską walczy, podpis Bóg honoruje ojczyznę. No, po prostu taki patriota jak każdy z nas. I to jest niesamowite. Te wystawy również rozsyłamy po całej Polsce za darmo, tylko prosimy zawsze, żeby ktoś opłacił przesyłkę pocztową i to wszystko. I po prostu jest to naprawdę bardzo ważne. Idzie to do tysięcy osób. No, to są takie nasze rzeczy, które przekazujemy, ale także są jeszcze te akcje, które robimy, bardzo ważne. To byłaby dużo mowa o paczuszka dla maluszka, więc zbiórka już możecie wysyłać. Jeszcze nie ma tej akcji, ale już możecie wysyłać na święta paczki z chemią kosmetyczną. Mogą być pieluchy, ale najlepsza jest chemia kosmetyczna, bo to niewielka paczka, a są to cenne rzeczy, najczęściej kremiki, szamponiki, puderki, oliwki, różne inne rzeczy, które są potrzebne dla dzieciątka. Wysyłajcie na adres Fundacja Małych Stópek Szczecin, ulica Świętego Ducha 9, łatwo zapamiętać. Świętego Ducha 9 Szczecin. Też inna akcja dla tych, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, podziel się szczęściem, a więc dajemy wizytówki i w zaproszeniach informują swoich gości: nie przynoście kwiatków, zamiast kwiatków przynieście pieluchy. No trochę tutaj goście na początku podejrzewają, po co im te pieluchy, ale później się dowiadują, że te pieluchy to są właśnie dla... Tak, osobiście to przeżyłam z mężem, żeśmy właśnie też zachęcali gości, żeby dołączyliśmy wizytówki, zachęcaliśmy, żeby przynieść pieluchy, to już tam jak krzywo patrzyli z profilu. Czy coś nie szykuje? Nie, to są pieluszki dla tych dzieci, które są pod opieką fundacji, nie tylko nieuratowane od aborcji. Nie jest bywa tak, że podjeżdżamy dużym samochodem i nie możemy spakować wszystkiego, tyle tych pieluch jest. To jest akcja taka. Jest też akcja Breka dla Smyka. To jest zbiórka wózków. Tutaj staramy się zebrać dobre, sprawne wózki, które są później też przekazywane. To jest bardzo cenny dar, bo wózki są bardzo drogie. Pamiętam w Sulechowie, tak, u Zielonej Góry, otrzymałem wózek, który tak składał się z wielu części. To był taki bardzo rozbudowany model i był wart więcej niż mój samochód. Znaczy, to też wskazuje na wartość mojego samochodu, nie? Ale wózek był naprawdę przedniej klasy. Później mama była przeszczęśliwa i także przekazała później następnym osobom następnemu dziecku ten wózek. Nie? To są takie nasze akcje na teraz, można powiedzieć, ale
tu musimy wiedzieć, że podstawową akcją to jest pomoc kobietom w ciąży. To jest ta pierwsza akcja. Tu jeszcze o czymś nie powiedzieliśmy, trochę późno jest, a zapomniałem całkowicie, bo no tak zapomniałem. O tym była mowa w programie telewizyjnym. Podstawą, filarą tego naszych działań jest modlitwa. Bo my tak to mówimy o tej działalności charytatywnej i tak dalej, ale modlitwa i duchowa adopcja dziecka poczętego. 9 miesięcy każdego dnia i jedna dziesiątka Różańca Świętego przez 9 miesięcy. Ja wiem, że większość tutaj ze słuchaczy podejmuje taką modlitwę, gdzie nie pójdę, tam ludzie chwalą się i mówią, że księdza, my już od iluś tam lat, tyle mamy dzieci narodzonych, wymodlonych. I tutaj też po raz kolejny apeluję o to, żeby podejmować taką modlitwę, ale także teraz tutaj prośba do księży, o ile nie śpią jeszcze i słuchają. Zamówcie w Fundacji Małych Stópek darmowe gazety Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, które również na nasz koszt będą wysłane. To bardzo ważne, a więc tylko chęć taka, żeby rozdać czy zachęcić parafian do wzięcia taką gazetę. I tyle, ile osób może wziąć. To nie chodzi o małą ilość, czyli jak w parafii w kościele jest 1000 osób, to myślę, że 800 gazet śmiało możemy, czy 700 możemy przysłać po to, aby bardzo szeroko spojrzeć na sprawę duchowej adopcji. Czym jest duchowa adopcja? Jak się ją podejmuje? Mało tego, także pewne uwarunkowania takie no, duchowe od tej strony wskazujemy artykułem. Później także mamy piękne świadectwo, niesamowite świadectwo osoby, która modliła się duchową adopcją dziecka poczętego. Mamy piękny artykuł księdza Andrzeja Trajanowskiego, diecezjalnego egzorcysty, który od tej strony bym powiedział już no właśnie takie no, bardzo, bardzo, bardzo można powiedzieć duchowy rozważa, dlaczego tak jest, że ten szatan tak boi się tego różańca, bo boi się Maryi. Jest to. Także to, co dzisiaj też usłyszałem, takie no, niesamowite, że szatan atakuje życie poczęte. Dlaczego atakuje życie poczęte? Bo to jest niewinne dziecko. Niewinne. Nikt z nas nie jest tak niewinny, jak to dziecko, które nie narodzone. Ono jest najbardziej niewinne, a więc niewinność, czystość jest w oczach szatana czymś po prostu, czym on walczy. I także to coś, co usłyszałam też od księdza Andrzeja właśnie, to, że owocem łaski jest, no, niezależnie od okoliczności poczęcia, te tchnienie tego życia od Pana Boga, dlatego szatan tego nie nienawidzi. Ta gazeta bardzo szeroko ujmuje duchową adopcję dziecka poczętego i jeden artykuł także jest co po duchowej adopcji dziecka poczętego, także z pewnym ukierunkowaniem na działania Fundacji Mały Stópek, a więc jeżeli ktoś otrzyma taką gazetę, to w niej także dowie się, w jaki sposób może otrzymać i Jasia, jeśli ma właściwy telefon, bo to jest ważny, nowoczesny telefon, to jak może zaaplikować duchową adopcję dziecka poczętego w formie właśnie aplikacji na swój telefon. To wszystko jest jakby mieści się w jednym numerze i ty śmiało księża zamawiajcie w setkach, a jak nawet macie takie możliwości, to w tysiącach wspomniany numer gazety. Będziemy już zbieramy zamówienia. Niektórzy będą chcieli na 8 grudnia, to już trzeba złożyć zamówienie, a niektórzy, o ile zdążymy, 8 grudnia, zobaczymy, tak jest, a niektórzy na 25 marca. Ja wiem, że 25 marca w przyszłym roku to pewien kłopot jest. Dlaczego? Bo 25 marca to niedziela palmowa. A więc uroczystość zwiastowania pańskiego będzie przeniesiona liturgicznie, nie wiem na jaki dzień. Nie wiem jak to będzie. Niektórzy księża mówili, że najlepiej podejmą duchową adopcję. Dla nich będzie najlepszy termin, to będzie nawet ta niedziela miłosierdzia, że wtedy właśnie podejmą duchową, uczynią, że zorganizują swoje parafii duchową adopcję dziecka poczętego, bo będą niedziela palmowa, Wielki Tydzień, święta i po świętach ta niedziela. Także tu też jest ważne, żeby
żeby to w odpowiedni sposób zorganizować. Także ta ilość gazet naprawdę nieograniczona. To jest bardzo ważne, żebyśmy my przekazywali. Bardzo często nie potrafimy w odpowiedni sposób, jako księża nawet, mówić tak bardzo szeroko duchowej adopcji, bo to, co jest zgromadzone w tej gazecie, to jest wynik pewnych refleksji, przemyśleń wielu osób, także i świadectwa. I tutaj posiłkowaliśmy się właśnie tym zdaniem, tym artykułem księdza Andrzeja, egzorcysty, bo inaczej to po prostu gdzieś tam tylko niewiele wiemy, niewiele jesteśmy w stanie przekazać. Dlatego polecam. Zamawiajmy, dzwońmy do Fundacji Małych Stópek. Fundacja Małych Stópek w Szczecinie i prześlemy w jak najszybszym terminie wszystki gotowy pakiet tych gazet. Ja się znalazłem w kalendarzu niedzieli podane, że 26 marca będzie Wielki Poniedziałek. Wielki Poniedziałek, no tak też myślałem, tylko nie wiem, czy dla to będzie, jeśli chodzi o organizowanie duchowej adopcji dziecka poczętego, czy to będzie właściwie no, technicznie termin, bo bardzo często było tak, że księża organizują duchową adopcję wtedy, kiedy są wszyscy w kościele, a więc w najbliższą niedzielę przypadnie. Uroczystości Zwiastowania Paskiego, chociaż ja też zalecam, żeby to było oddzielnie, właśnie w taki dzień jak no, ten przypisany liturgicznie. Wtedy przychodzą ci, którzy chcą podjąć duchową adopcję dziecka poczętego i być może ich jest, no nie będzie to cały kościół jak w niedzielę, tylko będzie kilkadziesiąt, a może ponad 100 osób. Wtedy też dobrze jest na przykład, jeśli taka możliwość jest zorganizować jakąś zbiórkę funduszy na cel związany z obroną życia. I myślę, że tutaj pobliski dom samotnej matki jest tym właściwym takim adresem. No oczywiście także i Fundacja Małych Stópek, ale to musi myśleć bardzo tak lokalnie, żeby pomóc też konkretnej kobiecie w ciąży, w parafii, bo to są, bo na to powinniśmy wszystkim zwracać uwagę. Nie także 26 marca, Wielki Poniedziałek, wtedy będzie liturgicznie przeżywana uroczystość Zwiastowania Paskiego. Centrum Rozwoju Społeczeństwa. Piszą też nasi internauci o aplikacji duchowej adopcji dziecka poczętego. Pozytywnie piszą. Pozytywnie. Julka napisała: osoby niepełnosprawne uczą nas na pewno miłości. Pozdrawiam wszystkich w studiu, dziękuję za to, co robicie. A moje drugie, już duchowe dzieciątko ma 8 tygodni i Daria, no właśnie ona pisze o aplikacji. Ja łączę się modlitewnie z Bractwem Małych Stópek przez aplikację Adoptuj Życie. Jestem już modlitewnym rodzicem 4. dziecka nienarodzonego. Jest ona dla mnie bardzo motywująca i edukacyjna zarazem. Pozdrawia nas Daria. A to jest bardzo fajne, bo jak się tak ludzie dzielą wzajemnie ze sobą, czy właśnie na Facebooku tak czasem obserwuję, wrzucają te screeny, te zdjęcia właśnie z tej aplikacji, chwalą się tym, tą duchową adopcją. Widać naprawdę dużo młodych ludzi. To nie oszukujmy, że to chodzi o użytkowników Androidu, właśnie tych takich bardziej nowoczesnych telefonów, jak ksiądz powiedział, jak chwalą się właśnie tą duchową adopcją, że biorą właśnie w niej czynny udział, podejmują ją. To jest naprawdę bardzo piękne, bo z całą myślą też, żeśmy właśnie tą aplikację stworzyli. No, miała być tylko takim mobilnym asystentem, miała taką mieć funkcję takiej codziennej przypominajki o tej modlitwie, bo wiadomo, czasem jesteśmy tak zaganiani, gdzieś biegamy to na zajęcia, to do pracy i taki dzwoneczek gdzieś tam, który można ustawić w tej aplikacji, który przypominajki o tej codziennej modlitwie, to zawsze gdzieś tam właśnie jest jakaś taka pomoc. Do tego jest rozważanie różańcowe, również zawarte, które dla nas przygotowali, to jest zaprzyjaźnienie. Ale tak trzeba powiedzieć, że skierowane jest do młodych osób, mając te telefony takie dotykowe. To jest bardzo ważne, bo ja tak myślę też perspektywę z mojej mamy. Moja mama ma telefon komórkowy, ale to jest telefon, który nie jest dotykowy. Na to się na pewno nie namówi, nawet tego starego nie chcę zamienić, to jest trochę nowszy. I to powiem tak często bywa, nie? Ale to chciałbym też powiedzieć tym wszystkim osobom, które gdzieś tam współpracują z Fundacją Małych Stópek, to dzięki wam ta aplikacja, czym ona jest? To codziennie zmieniający się obraz dziecka, może tam codziennie w sekwencji kilku dni, obraz dziecka nienarodzonego. Osoba, która się modli, jakby obserwuje, jak dziecko rośnie i w ten sposób także no, uczy się. Kilka tam jest tekstów, które są jakby
nawiązywaniem relacji z tym dzieckiem są właśnie te rozważania urzędowe, więc na ekranie swojego małego telewizorka, tego telefonu, widzi rozwijające się dziecko. I to jest 100 tysięcy osób pobrało taką aplikację, a więc ci wszyscy, którzy kiedyś tam się dołożyli do tej aplikacji, to wiedzcie, że 100 tysięcy osób pobrało taką aplikację i 100 tysięcy osób uczy się, jak dziecko się rozwijało. To bardzo ważne jest, to z niewiedzy także jest to, że ktoś mówi, a tam jakie tam dziecko, to tylko masa ciążowa jest, nie? Zlepek komórek, nie? To od razu też kieruje słowa bardzo ostrej krytyki w stronę wspomnianej gazety Polityka, która nie tak dawno umieściła artykuł bardzo obszerny o tej aplikacji, ale tak w sposób bardzo niekulturalny, wyśmiewający, no drwiącym językiem, to wszystko było no, takim na poziomie pogardliwe, ale na poziomie bardziej bym powiedział jakiś brukowca. No, w ten sposób naprawdę to, mówię, ta gazeta wpisuje się w historię swoją, kiedy jeszcze była tym gazetą, pamiętam, kierowaną przez pana Rakowskiego. Duży format, to się chyba nic nie zmieniło, jednak korzenie ciągle te same soki. Także. Ale przyznam się, że skutek był taki, że więcej osób weszło, dowiedziało się o aplikacji, dużo osób dziękowało w ogóle polityce, że dzięki wam dowiedziałam się, że jest taka super fajna aplikacja i dużo osób pobrało, także od razu wzrosło pobranie, także bardzo się cieszymy, dziękujemy polityce, bo w sumie skutek był taki. To jest taka nowoczesny właśnie pomysł fundacji, ta aplikacja, pamiętam jak tutaj osoba z zarządu Paulina taką propozycję gdzieś tam rzuciła, robimy taką aplikację. Spojrzałam tak krzywo. Ja nie operuję tak tymi aplikacjami na telefonie, ale dla mnie to nie było nic takiego pożądanego, można powiedzieć, ale po kilku dniach myślałem, że to jest genialne, jak ktoś miał taki na swoim telefonie przegląd rozwoju prenatalnego. No to przecież to kapitalna sprawa jest, nie? Także też ci, którzy mają telefony te dotykowe z Androidem. iOS też. Ja nie wiem, co to jest ten iOS, ale to, jeżeli mają to też, to... No ksiądz go nie ma, także... No dlatego nie muszę tego wiedzieć. Chociaż też przyznam, że jest bardzo skuteczna, jeżeli ktoś sobie ustawi przypominajkę, przynajmniej ja tak mam na swoim smartfonie, to tak łatwo jej nie można zrzucić z ekranu, tylko jak się naciśnie pomodliłem się, to ona wtedy znika. Ewentualnie tak, jest jeszcze taka opcja, bo były potem takie aktualizacje, bo dużo osób na przykład nie potrzebowało tej przypominajki albo nie chciało, to potem tam została zaktualizowana nasza aplikacja i tam wiem, że można wyłączyć w ogóle te przypomnienia. Ale osobiście doradzam, bo są dobre i czasami naprawdę można zapomnieć w ciągu dnia tak przy tym przy całej wszystkich naszych obowiązkach, także warto taką przypominajkę mieć. No i oczywiście też co jest bardzo też fajne w aplikacji, to tam w pewnym momencie można obserwować właśnie są zdjęcia USG tego dziecka. Prawdziwe zdjęcia, bo to są wysłane zdjęcia od różnych mam, które miały dzieciątka, powysyłały do nas, wiedząc, że potrzebujemy właśnie tej aplikacji, a oprócz tego też jest echo serca, którego można posłuchać. Także ta aplikacja jest bogata i to wszystko właśnie w konkretnym celu, właśnie żeby uświadamiać, to też jest forma edukacji, oprócz tego, że tam jest to filar jakiś duchowy na rzecz działalności, to jednak ma też wymiar to edukacji. Kiedyś w jednej miejscowości nauczycielka tak przyjedza moja uczennica zaledwie z drugiej klasy szkoły podstawowej do mnie kiedyś podeszła z telefonem i mówi, proszę panie, ja już mam swoje dzieciątko. Trochę takie oczy zrobiła, o co jej chodzi. Ona pokazała wtedy na komórce, że właśnie ma dzieciątko, za które się codziennie modli. Także to też jest dla takich małych dzieci też bardzo, bardzo cenne. No edukacyjnie niesamowicie, także no ktoś powie, no czy to jest takie, najważniejsze są te pieluchy, które zbieramy, nie? Tak, bo my przekazujemy te pieluchy, tak, pomoc materialna, tak, ale żeby nie było tych osób, które za ileś tam lat targną się na życie dziecka, albo może żeby były te osoby, które będą broniły tego życia, potrzebna dzisiaj jest edukacja, tak, edukacja dla życia, nie ta edukacja, którą zabiegają panie z czarnego protestu, edukacja seksualna i abortu.
edukacyjne, ale właśnie edukacja dla życia. I starajmy się, żeby właśnie taka edukacja była promowana i też uskuteczniona. Nasze szkoły. Dzięki. Kocham Cię życie. To temat, który już musimy kończyć, ale chciałbym jeszcze na koniec przeczytać wpis Gabrieli, który przed momentem się pojawił. Szczęść Boże, witam wszystkich w studio. Bardzo się cieszę, że mamy temat, czego mogą nauczyć nas osoby niepełnosprawne. Mamy córkę z zespołem Downa, dzisiaj już ma 23 lata i naprawdę jesteśmy bardzo Bogu wdzięczni za jej obecność w naszym życiu. Bóg naprawdę wie, co robi. Erwina codziennie uczy nas miłości, czułości, spokoju, pokory, no i uśmiechu dla każdego. Mamy czwórkę dzieci, ale gdyby nie Erwina, bylibyśmy dzisiaj sami, dlatego że wszyscy są już dorośli i każdy już żyje swoim życiem, a nasze całe życie kręci się wokół Erwiny i jest dla nas całym światem, chociaż kochamy wszystkie dzieci. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiamy Cię również, Gabrysiu. No i dziękujemy za te świadectwo, bo to też świadczy o tym, że nas słuchacie przede wszystkim i piszecie w temacie. Dziękujemy bardzo serdecznie. No i będziemy powoli lądować. Pozdrowienia zrobimy sobie może od razu. Jakby chcielibyście. Pozdrawiamy wszystkich darczyńców Fundacji Małych Stópek, darczyńców tych darów duchowych, a więc modlitwy. To dziękujemy za Waszą modlitwę, za podejmowanie duchową adopcję dziecka poczętego, za to, że każdego dnia tak wielu z Was modli się za nasze działania. Dziękujemy, pozdrawiamy tym, dziękujemy tym wszystkim darczyńcom materialnym, tym, którzy przesyłają nam rzecz dla dzieci, wózki, łóżeczka, chemię kosmetyczną, te różne wszystkie kremiki, puderki, szamponiki i tak dalej. Naprawdę za to Wam bardzo dziękujemy. Dziękujemy tym wszystkim i pozdrawiamy tych wszystkich darczyńców, którzy na nasze konto przesyłają pieniążki. Każde pieniążki to są naprawdę, nie ma małych kwot. Wszystko, jeżeli to jest serca, to są wszystko bardzo duże pieniądze, które bardzo dużo potrafią zrobić. A jeśli nas będzie jeszcze więcej, to naprawdę tak też będzie. Pozdrawiamy tych wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich wolontariuszy, starszych, którzy może już teraz mają gdzieś tam są w swoim życiu. Już gdzieś rozjechali się po świecie nawet. Pozdrawiamy wolontariuszy obecnych, tych młodszych i tych trochę starszy, zgromadzonych wokół pani Bernardy. Pozdrawiamy pracowników fundacji, którzy być może jeszcze nas słuchają. Tak jest. A jak śpią, to też ich pozdrawiamy. I myślę, że pozdrawiamy tutaj szczególnie nasz kochany Szczecin i tych wszystkich, którzy z nami maszerują w marszu dla życia. Corocznie od razu mówimy następny marsz dla życia. 15 kwietnia, dwa tygodnie po świętach wielkanocnych przejdziemy pod hasłem Piękni odpoczęcia. Jesteśmy wszyscy piękni odpoczęcia. Pozdrawiamy wszystkich obrońców życia w każdym zakątku, nie tylko Polski, ale i świata, uczestników marszów dla życia. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy złożyli podpisy pod ustawą chroniącą życie nienarodzone i tych, którzy to uczynią w najbliższych dniach, mam nadzieję. Z całego serca Was pozdrawiamy i za to Wam dziękujemy i pozdrawiamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ja wiem, tutaj mam takie telefony, bo dzisiaj otrzymałem, że będą czuwały przy właśnie radioodbiornikach i wsłuchane będą w to, co mówimy. Tutaj pozdrawiamy. Pozdrawiam Marysię i nie tylko, jeszcze inne osoby za to, że jesteście strukturami współpracy w zakresie obronności. Zjednoczone Emiraty Arabskie nie będą objęte wobec zagrożenia ze strony, oświadczył szef emirackiego MSZ.